Drodzy Państwo, mamy dla Państwa 1214 odcinek włosko-norweskiej telenoweli pod tytułem Niewolnica Esmeralda. Na początek skrót poprzednich odcinków. To może trochę potrwać. W końcu 1214 odcinek. Drodzy Państwo, w poprzednich odcinkach okazało się, że Esmeralda, nasza główna bohaterka, poznała swojego niedoszłego narzeczonego, który okazał się być jej bratem przyrodnim z poprzedniego małżeństwa swojej drugiej matki. To chyba scenarzysta trochę przesadził. Sven, bo o nim mowa, to jest ten niedoszły narzeczony, on zakochał się w siostrze bliźniaczce Esmeraldy w Normie. Bo Esmeralda ma siostrę bliźniaczkę. Przy czym Sven nie wie, że Norma, w której on się zakochał, ma siostrę bliźniaczkę Esmeraldę. I problem jest w tym, że on jak widzi Normę, to kocha Normę. Jak widzi Esmeraldę, to kocha Esmeraldę. Natomiast Esmeralda wie, że on nie wie, że ona jest siostrą Normy, a nie Normą. I ona to nic nie wykorzystuje. Już dwukrotnie wykorzystała. Co więcej, o co chodzi? No bo on kochając jedną, kocha dwie w jednym. I jest tak, że akurat kocha te, które widzi. Znaczy, no to nie jest jedyny przypadek faceta, który tak się zachowuje, ale... drodzy Państwo, jak tu dalej? A... Norma w poprzednim odcinku, w ostatnim odcinku zdradziła Svena z jego bratem, ojcem i kochankiem. Co tu się wyrabia? W dzisiejszym odcinku 2,5-godzinna rozmowa Svena z Normą. Norma, Sven. Poproszę. Norma. Sven. Norma mówi do Svena. Sven. Me kalima me, czemelone popernecio. Sven, czy wybaczysz mi, że nazwałam cię głupcem? Kalima. Wybaczę. Sven. Me kalima me, czekernecone pantalone aqua minerale. Sven, a czy wybaczysz mi, że z tej wody po praniu twojej... Co ja gadam? Wybaczysz mi, że uprałam ci spodnie w wodzie po ogórkach? Kalima. Wybaczę. Sven. Me kalima me, ci garganzole zupę pantalone aqua minerale gemunten. Sven. Me kalem... czy wybaczysz mi, że z tej wody po praniu twoich spodni ugotowałam zupę ogórkową bez wkładki mięsnej? Kalima. Wybaczę. Sven. Ne kalima me ci fikumiku Malmö Helsinki Helsinki Malmö. Sven. A czy wybaczysz mi, że zdradziłam cię w pociągu z Malmö do Helsinek i z powrotem? Ne kalima! Ułomot! Grande ułomot! Wybaczę, ale nie od razu. Jak? Gdzie to masz napisane? Tu mam napisane, o. Sven. Tu masz ty. Ty Sven. Masz tyle, o. Sven! Sven. Fiki miki. Sven, Sven, Sven. Kochasz mnie? Normalne fiki miki. Uomot und grande uomot taekwondo. Normo, wiesz, że cię bardzo, bardzo kocham. Tam jest tak napisane? Tu, zobacz, tu jest napisane. Ty źle czytasz, no. Tu czytaj teraz, no. Kłamla mambla me fiki miki Helsinki Malmö Malmö Helsinki. Powiedz mi, kim był ten, z którym mnie zdradziłaś. O! No. Malmö Helsinki. Helsinki Malmö. Fiku miku doktor Lubicz. Teraz uciekaj! Ja? Nie! Norma, uciekaj! Ty goń! Tak. No i na zapleczu teraz Norma mówi: ty mnie źle zrozumiałeś. A Sven mówi: nie uciekaj, chcę z tobą tylko porozmawiać. A w następnym odcinku Norma wybiera się do Złotopolic. Pociągiem.